Hej, witajcie w kolejnym odcinku ze Speed Builder z The Sims 2. I dzisiaj buduję dla was znowu dom, a właściwie rezydencję. To jest właśnie ten dom, o którym wspominałam w pierwszym moim Speed Buildzie, który miał być małym domkiem i tanim domkiem przede wszystkim, tak. A wyszło mi z tego jakieś ponad 2 godziny budowania, w dodatku podzielone na 2 dni, bo nie budowałam tego na raz, tylko miałam przerwę kilkudniową nawet, bo straciłam po prostu na to wenę. I cóż, tak to wyszło wszystko, że domek, który miał być tani, nawet taki startowy, wyszedł mi wielką rezydencją, choć tak wbrew pozorom, wbrew temu, że bryła jest dość spora, rozmieszczenie pomieszczeń wcale nie wskazuje na to, by mieściła się w nim jakaś duża rodzina. Praktycznie dom wyszedł mi na jedną górę dwóch Simów, którzy w dodatku byliby małżeństwem albo parą, bo jest tylko jedno dwuosobowe łóżko. A właściwie będzie, bo wy jeszcze nie widzicie, że jest, tak? Zamysł początkowo... sama chyba nie wiedziałam do końca, co chciałabym zbudować. Wiedziałam tylko, że chcę mieć właśnie ten... nie wiem, jak to nazwać, przedsionek? To coś przed wejściem do domu. Miałam taką wizję. A potem stworzyła mi się wizja tego balkonu na górze wokół domu. I też mi się to spodobało. W ogóle stylem mi przypomina jakieś, nie wiem, egipskie czy indiańskie... Indonezyjskie chyba, nie wiem. Sama nie wiem, co to za styl. W środku też jest dość pomieszane. Wszystko na początku starałam się utrzymywać w takich jednolitych kolorach, ale potem i tak je pozmieniałam, bo mi nie pasowały. Nie pasowały mi po prostu jakoś tak, było za surowo, tak? Bo na początku zrobiłam w ogóle ściany w jednym kolorze, ale potem zaczęłam je zmieniać i zrobiło się troszeczkę tak cieplej. I myślę, że wygląda to znacznie lepiej. Właśnie wszystko staram się utrzymywać w takich żółto-jasnych, beżowych kolorach, brązowo też trochę i złoto, jak możecie zauważyć. Tak, w kuchni pojawiła się biel w ogóle, to... Ja nie wiem, jak ja to budowałam i co ja miałam w głowie. Wyszło mi to dziwnie. Ja nie jestem do końca zadowolona z efektu końcowego. Tak, do końca z efektu końcowego. Nie wiem, czy to jest to, co chciałam osiągnąć. Brakuje mi strasznie, mi brakuje cały czas wielu rzeczy w Simsach dekoracyjnych, meblowych, żebym po prostu mogła część wypełnić te puste przestrzenie. Jak zobaczycie, na dole jest... wielki hall, bo to jest praktycznie hall, bo salon mam z boku zrobiony. I w środku jest tak pusto. I nie miałam pojęcia, co tam dać, więc naprawdę to jest bardzo przestronny hall. Jeszcze uratowałam sytuację łazienką na dole, którą dobuduję. I która troszkę miejsca zajęła i się troszkę to pomniejszyło. I nie jest takie wielkie. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Nie wiem, co o tym myśleć. Szczerze powiem, w ogóle hitem to jest pomieszczenie nad salonem, które zaraz zobaczycie. To jest takie jakby biuro, powiedzmy biuro, można poczytać książki, więc hitem jest dlatego, ponieważ tam jest totalnie inny kolor niż w całym domu. Tam jest połączenie bieli z niebieskim i naprawdę nie wiem, co ja miałam w głowie robiąc to. Ale no cóż, taka jest moja szalona wizja artystyczna. Może się komuś nie podobać, oczywiście. W pełni to zrozumiem. Ale tak wyszło i tak już zostało. I jeśli sobie ktoś ściągnie ten dom, to oczywiście może sobie kolory dopasować pod siebie. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że jednak chociaż trochę wam się spodoba. Bo się napracowałam jednak nad tym. Niby tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tym domu, ale jednak... To są 2 godziny pracy i to jest naprawdę dużo, dużo czasu i takiej energii. Ja byłam naprawdę zmęczona po tym, jak to budowałam pierwszy raz. Strasznie mnie to zmęczyło. Zresztą drugi raz, jak budowałam, było podobnie. Też chyba najbardziej męczy to dobieranie tego wszystkiego, bo ciężko jest, jak ma się mało rzeczy, dobrać wszystko odpowiednio i zapełnić jakoś te puste przestrzenie. No... Tak to właśnie wszystko jest. W ogóle jest po północy, jak ja to nagrywam. Jak nagrywam to, co do was mówię. Bo wcześniej mi się nie chciało i stwierdziłam, że muszę zrenderować ten film, żeby zwolnić sobie trochę miejsca na dysku w końcu. No i cóż, i
i teraz gadam do was po północy, ale dobrze, że jeszcze mam siłę i mam nadzieję, że mój głos nie jest zbyt zmulony, tak? Jak zauważyliście, łazienkę w ogóle postanowiłam dobudować trochę później, bo stwierdziłam, że w sumie na górze to nie mam za bardzo na nią miejsca. I tak w ogóle jedna łazienka na tak duży dom to też jest w ogóle hit. Mam wrażenie, że ten dom jest taką trochę moją małą porażką, bo chciałam, żeby było fajnie, a nie wyszło do końca tak... Nie wyszło do końca tak, jak wyjść mogłoby. Tak, już plotę 3 po 3 chyba. Wiecie, o co mi chodzi. No, czegoś mi ciągle brakuje i sama nie wiem czego i no nie wiem. Może jak coś by się dobudowało w środku, może jakbym sobie pograła w tym domu, nie wiem. Wiecie, z czasem to się zawsze też ma inne spojrzenie na coś i można coś zmienić, poprawić, no. No ale jednak postanowiłam już udostępnić ten domek, postanowiłam wrzucić tego speedbuilda, bo stwierdziłam, że już więcej tutaj nic nie wymyślę póki co. W ogóle zrobiłam taką gafę, bo chciałam zrobić screeny oczywiście na koniec dla was, żebyście mieli. No i żeby te screeny wyszły spoko, ładne, bez tej siatki, bo ja nie umiem tej siatki usunąć. Ja się kodem usuwa, zresztą nawet nie wiem. W każdym razie tych kratek, wiecie o które chodzi, jak jest w trybie budowania są te kratki. No i żeby one mi zniknęły na screenach, to ja w ogóle wprowadziłam najpierw rodzinę, a potem spakowałam parcelę. I już myślę sobie, Boże, wszystko straciłam. No bo przecież jak wam udostępnię ten dom z rodziną, bez sensu. No więc, ale na szczęście udało mi się w Sim2Pack Installer, tak? Dobrze mówię? Chyba tak to się nazywa. Udało mi się zapisać ten domek osobno, bez tej rodziny, bez tych wszystkich modów, które się tam wkradły też do tego pliku. I na szczęście się udało. Także jest dobrze i możecie sobie pobrać rezydencję, jak zawsze, z mojego pięknego bloga, na który was zapraszam. I jest to kolejna budowla do kolekcji i muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że zaczęłam budować w Sims 2 i naprawdę mi to polubiłam, choć myślę, że bardziej lubię budować parcele publiczne. Mimo, że zbudowałam dopiero jeden bar, to i tak już czuję, że jakoś bardziej to lubię. Nie wiem czemu, ale no. W każdym razie, mój challenge dalej trwa. Ja chcę zbudować tani, mały domek, taki do 20 tysięcy i ja to kiedyś zrobię. Mam nadzieję, że we mnie wierzycie. Ja w siebie wierzę. Na pewno mi się kiedyś to uda. Ale postaram się budować tak naprzemiennie, że raz buduję domek, raz buduję parcelę publiczną i zobaczymy, jak długo mi to się będzie udawało, bo wiecie, ilość rzeczy jest ograniczona, a przecież nie chcemy mieć w każdym miejscu publicznym tego samego, prawda? Więc to też trzeba uruchomić swoją wyobraźnię i kreatywność naprawdę mocno. Raczej nie chcę budować z modami, bo potem jest problem, żeby to udostępnić, a ja jednak chciałabym udostępniać te parcele, no bo po co mam robić te speedbuildy i wam tego nie pokazywać, nie udostępniać, o. A jeśli znowu udostępnię z modami, to oczywiście są problemy z prawami autorskimi, bo mody nie są mojego autorstwa. No i tak trochę głupio i nieładnie, ale cóż. A znowu, żebym miała wypisywać strony, z których te mody pobrałam, to też myślę, że nikomu by się nie chciało tego szukać. No i cóż, to chyba byłoby tyle. Jak widzicie, ogród jest bardzo skromny, taki bardzo czysty, że tak to nazwę, bo nie ma tam jakichś dziwnych roślin ani ozdób. Jest tylko basen, miejsce na grilla, kilka drzew i tyle. No. Mam nadzieję, że domek ogólnie wam się podoba. Z tego co pamiętam, on kosztuje prawie 160 tysięcy, więc to zdecydowanie nie jest domek startowy. No więc cóż, trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się kiedyś udało zbudować mały, tani i ładny domek. Jeśli macie jakieś propozycje... You too.
love is strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my mind. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a name.